Wczorajsza rocznica jest okazją do pojawiającego się przy tego typu wspomnieniach konfliktu. Jak i czy rozliczać zbrodniarzy. Po 89 roku przyjęliśmy doktrynę grubej kreski. Niczego nie wyjaśniamy. Nie grzebiemy w przeszłości. Zalewamy ją jak sarkofagiem nad Czarnobylem. Po prostu tej przeszłości nie było, i wszyscy, jak gdyby z nowym otwarciem, z czystym kątem, wchodzimy do tej nowej, zdawało się, wolnej Polski. Rzeczywiście brzmiało to jakoś tak idealistycznie, idylicznie. Niektórzy nawet powiedzieliby, że pobożnie, po chrześcijańsku. Ale owoce tego okazały się bardzo zatrute. Zbrodniarze, którzy z czystym kosztem weszli do tej nowej Polski, zabrudzili ją i splugawili szybko swoimi zbrodniami, swoim złodziejstwem, swoją niedbałością o interes wspólny, o interes narodu. Po krótkotrwałym okresie swobody naród został znowu zagoniony do prawie że niewolniczej pracy. Tak jak za komuny musieliśmy pracować za nędzne pieniądze, tak teraz za trochę lepsze, ale za to dużo dłużej. Większość ludzi, którzy cokolwiek chciało osiągnąć, musiała pracować na dwa, niekiedy nawet więcej etatów. Oczywiście odbiło się to na jakości życia rodzinnego, na wychowaniu młodego pokolenia a poczucie takiej powszechnej niesprawiedliwości, poczucie krzywdy, poczucie tego, że uczciwą pracą nie da się do nikąd dojść, a cwaniacy, a co gorsza i zbrodniarze z okresu komunizmu mają się bardzo dobrze, mają wielkie fortuny, które często nielegalnie zdobyli na zbrodni, na złodziejstwie, na cudzym nieszczęściu, nawet generał Jaruzelski mieszka w willi, którą za czasów komunistycznych zabrano prawowitym właścicielom, a ten zbrodniarz dalej ją zajmuje w tej wolnej Polsce. Warto przy takiej okazji zastanowić się, czy rzeczywiście takie podejście, takie rozgrzeszenie, powszechne rozgrzeszenie ma jakikolwiek wydźwięk chrześcijański. Absolutnie nie, ponieważ sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z litością. Sprawiedliwość to jest oddanie każdemu tego, co się jemu należy. Jeśli ktoś złamał prawo, jeśli ktoś przekroczył zbrodnie, to wyrok, ocena, potępienie jest dokładnie tym, na co ten człowiek z powodu czynu, który popełnił, zasługuje. Oczywiście zbrodniarzowi, który zostanie osądzony, który Otrzyma wyrok, można udzielić łaski. Można dać akt łaski, czyli zwolnić go z kary, którą wcześniej mu zasądzono, ale nie w wyniku sprawiedliwości, tylko w wyniku miłosierdzia. A tutaj tak zagmatwano sprawę, że zbrodniarze przeszli do nowego systemu, nie wykazując ani skruchy. Co by było, Jakimś już ukłonem w kierunku takiego poczucia sprawiedliwości, ani nie otrzymując żadnego wyroku skazującego. Nie mogli też otrzymać aktu łaski, bo akt łaski dopiero może wtedy zaistnieć, kiedy wcześniej nastąpi wyrok. Oni zagwarantowali sobie amnezję oczywiście, amnezję fikcyjną. Amnezje prokuratury, amnezję sądów amnezję dziennikarzy tutaj niebagatelna rola wiadomej gazety trzeba jasno i dobitnie powiedzieć brak sprawiedliwości to jest bluźnierstwo wobec Boga. Bóg jasno powiedział, że zarówno karanie niewinnego jak i wypuszczanie bez kary winnego. Jest czymś dla niego obrzydliwym, czymś, z czym on się nie godzi. Jeśli Bóg tak powiedział, to nie można mówić, że to, co się w Polsce stało ze zbrodniarzami komunistycznymi, ma jakikolwiek chrześcijański wymiar. To ma wymiar antychrześcijański, bezbożny, ponieważ rodzi w ludziach przekonanie, że można źle postępować, że opłaca się źle postępować. Absolutnie nigdy Bogu nie chodziło o taki przekaz. Żadne autorytety, ani kościelne, ani moralne, nie mogą sobie rościć prawa do rozgrzeszania zbrodniarzy w Bożym imieniu, jeśli nie nastąpił wyrok, jeśli nie nastąpiła skrucha. A więc każdy, kto. Poważnie traktuje pismo święte, powinien pamiętać, że to, co się stało, czyli nieegzekwowanie sprawiedliwości, niewymierzenie sprawiedliwości tym zbrodniarzom, którzy przez okres komunizmu wyrządzili ogromne krzywdy, zarówno poszczególnym ludziom, jak i całemu narodowi, było absolutnie barbarzyńskim, bezbożnym aktem, nie mającym nic wspólnego z chrześcijaństwem. Każdy, kto w jakiś sposób tę słabość, tę bezmyślność czy celowe zaniedbanie wiąże z chrześcijaństwem, nie ma pojęcia, co oznacza sprawiedliwość. Nie ma pojęcia, co oznacza to, że Bóg jest sprawiedliwy. Wymierzanie sprawiedliwości jest jednym z Bożych sposobów, by utrzymywać właściwy porządek moralny i społeczny. Każdy więc, kto niszczy ten porządek, występuje przeciwko Bogu i ludziom. Dlatego dzisiaj wszyscy ci, którzy litują się nad starym i schorowanym generałem, który jest jak gdyby takim symbolem tego rozgrzeszenia zbrodniarzy, jest takim ckliwym symbolem, który wykorzystuje się, by nie rozliczyć zbrodni komunizmu. Każdy kto Postępuje w ten sposób, powinien mieć świadomość, że zwodzi ludzi i występuje przeciwko Bogu i ludziom. A my powinniśmy zapamiętać każdego takiego człowieka, który wypowiada się lub występuje jako autorytet, czy świecki, czy religijny, ponieważ jest to albo pożyteczny idiota, który. Nie wie, co mówi, nie zna się na materii, w której się wypowiada, albo jest to człowiek zaprzedany złu, który ma na celu rozprzestrzenianie zła wokół siebie. Sprawiedliwość to Boża norma, sprawiedliwość to Boży nakaz. Więc jeśli chcemy być Bogu posłuszni, wymierzanie sprawiedliwości jest realizowaniem Jego woli.